Drugi dzień festiwalu, a na nim Gwałtu, co się dzieje, Aleksandra Fredry w wykonaniu teatru imienia Juliusza Ostrewy z Gorzowa Wielkopolskiego. Gwałtu, co się dzieje, miało swoją premierę 5 września 2020 roku. Sztuka Fredry opowiada historię, w której to kobiety, na skutek niedołęstwa mężczyzn, przejmują władzę. Mężczyźni natomiast zmuszeni są do noszenia kobiecych strojów oraz zajmowania się pracami, które do tej pory kojarzyły się tylko z kobietami. Przed nami trzeci dzień festiwalu, a w nim Mayday, Run for Your Life. O 17:20 w Centrum Sztuki Mościce zapraszamy bardzo serdecznie.